Po raz czwarty odbyła się edycja akcji wolontarystycznej, w której głównym celem jest zbiórka artykułów szkolnych pod hasłem Dorośli dla dzieci. Zbiórka odbywała się w hipermarketach na terenie Wałbrzycha w dzielnicach Piaskowa Góra i Podzamcze. Jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą dać zeszyty, zbierają, może nie dają dużo i drogich zeszytów, ale kupujemy jak najtańsze po prostu, żeby każdemu pomóc. Za każdym razem jest to duża ilość, są 2 kosze, 3 zebrane, także pomagamy wielu dzieciom, ile możemy. Do akcji organizowanej m.in. przez radną Renatę Wierzbicką włączyli się również inni radni, zarówno miejscy, jak i powiatowi. Jednak nie tylko radni pomagają w akcji, gdzie można oddać książkę, kredkę czy zeszyt. Swoją pomoc zaoferowały również dziewczyny z klubu piłkarskiego Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Zbiórka artykułów szkolnych organizowana jest od 4 lat, zawsze pod koniec wakacji. Tak, jest to zawsze ostatni weekend wakacji i pierwszy weekend września, czyli roku szkolnego. Jak widać, odzew zawsze jest duży, o czym świadczą kosze wypełnione artykułami szkolnymi. Głównie zeszytami, ale również i innymi niezbędnymi przyborami szkolnymi.